Poza remontem ulicy Towarowej w Kościerzynie planowane są również inne inwestycje drogowe. Prawdopodobnie powstanie ciąg pieszo-rowerowy, który będzie prowadził do osiedla Wieżysko. W tej sprawie toczą się rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, który jest zarządcą ulicy Klasztornej. Osiedle znajduje się na skraju naszego miasta i mieszkańcy, którzy chcą dotrzeć do centrum pieszo lub na rowerze, nie mają łatwego zadania. Spacer po ruchliwej drodze może być bardzo niebezpieczny. Kościerski magistrat postanowił zająć się tą sprawą. Drogą zarządza jednak Zarząd Dróg Wojewódzkich. Rozmawialiśmy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, który opiekuje się ulicą Klasztorną. Czy nie dałoby się w obrębie tej ulicy wygospodarować jakiegoś ciągu, który można by nawet wspólnie może wyremontować. I to jest początek dopiero całego jakby procesu inwestycyjnego. Zarząd Dróg Wojewódzkich stwierdził, że dobrze byłoby uporządkować ciąg drzew i urządzić w tym miejscu ścieżkę pieszo-rowerową. Zrobiono już inwentaryzację i oznaczono ponad 100 drzew. Do miasta wpłynął zaś wniosek o wycięcie 20 z nich. Na razie jeszcze nie ma decyzji w sprawie pozwolenia na wycinkę tych drzew. Nie wiemy, czym się to skończy, bo znajdują się tam też gatunki podlegające ochronie na tych drzewach roślin. I tutaj musimy konsultować sprawę z Zarządem Ochrony Środowiska z Regionalnym w Gdańsku. Równolegle toczone są rozmowy z właścicielem gruntów po przeciwnej stronie ulicy Klasztornej i być może uda się uzyskać zgodę na to, by właśnie tam położyć chodnik. Władze miasta zwróciły się do marszałka województwa pomorskiego z wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji. Kościerski magistrat zapewnia, że jest w stanie dołożyć swój wkład finansowy.